klasyczna motoryzacja, bowiem na drodze Kraków-Zakopane można było spotkać w czasie jednej jazdy około 5-8 samochodów. Także było bardzo sympatycznie. Jeśli chodzi o samochody, no to nie ma w ogóle o czym mówić, bo mój ojciec miał wtedy Simkę 500, nie 500, tylko Simkę 8, która miała 43 konie, także ja wtedy prowadziłem. Wtedy dało się nie przekraczać 100 na godzinę, przyjechać z Krakowa do Zakopanego chyba w ciągu godziny 50 minut. Także a w jakim wieku sobie pan prawo jazdy? Prawo jazdy to za zezwoleniem rodziców chyba to było, o ile pamiętam. No ja miałem 16 lat chyba już. Miałem, zdawałem prawo jazdy na Harley'u. Harley'u 750 z przyczepką. Także potem zaprosiłem mamę na wakacje tym Harley'em do Krynicy z Stelą. A potem przyszedł rok 57. No tak, bo ja jeździłem na rajdy samochodowe tą synką, nie zdając sobie sprawy z tego, że po prostu zbierałem punkty. Jakby za każdą eliminację do mistrzostw Polski ja jeździłem dla mojej przyjemności. Przede wszystkim nie obliczałem punktów, bo na koniec roku się okazało, że zdobyłem tyle punktów, że dało mi to wicemistrzostwo Polski w rajdach w 57 roku. W tym roku, proszę państwa, jest 65-lecie pracy artystycznej Andrzeja Dąbrowskiego. Następno będzie fotografia. Pierwszy aparat dostałem od taty, tak? A nie, to w ogóle przepraszam, bo to aparat, bo to... To co ten szef muzeum Czerzu zrobił, to po prostu jestem w szoku. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę na te plansze. Całe moje życie jest na tych planszach i to tak przedstawione, że po prostu pan Andrzej Romianowski po prostu nie wiem jak on to zrobił, ale szok jest no, absolutny, dlatego że nawet wynalazł coś, o czym ja nie wiedziałem. Jest na przykład tam, chodzi o ten pismo do liceum muzycznego, tak. Że mojego ojca, który prosi mnie o przyjęcie do liceum muzycznego. I coś tam ojciec pisze, mój, że no, że trochę gra na fortepianie i robi postępy tam. Proszę państwa, teraz zagramy z panem Andrzejem tytułową piosenkę, która jest państwu bardzo dobrze znana. No jest to tytuł książki. Bez próby. Nie wiem co będzie.